Witam Państwa w cyklu Portrety. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan doktor habilitowany Mirosław Szumiło z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, także wykładowca na UMCS i autor książki, która tutaj stoi. Książka nie jest nowością, książka pana profesora Szumiło, Roman Zambrowski, ale książka, która z mojej perspektywy przynajmniej, jak sięgnąłem po nią, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy o właśnie Romanie Zambrowskim, no, nabrała takiej swojej, jakby to określić, pewnej gęstości. To jest bardzo ciekawa, bardzo drobiazgowa, bardzo szczegółowa książka, bardzo szczegółowa biografia. Ale bym zaczął od innego pytania, panie profesorze. Dlaczego właśnie Roman Zambrowski? Zawsze mnie interesuje ten fakt, że autor pochyla się nad jakąś osobą, poświęca jej czas, gromadzi wiedzę na jakiś temat, odwiedza liczne archiwa, bada, studiuje. Dlaczego Roman Zambrowski? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No a to się złożyło kilka czynników, powiem szczerze. To nie była jakaś taka prosta decyzja, żeby zdecydować się na tą postać konkretnie. Powodów było, jak powiedziałem, kilka. Jeden może najważniejszy, że jest no, po prostu ciekawa postać, interesująca, a mniej znana w porównaniu do takich postaci jak Bierut, Gomułka czy chociażby Jakub Berman, z tych członków kierownictwa PPR i PZPR. No, ale też interesująca, dlatego że właśnie komunista pochodzenia żydowskiego i to zahaczało o ten problem tak zwanej żydokomuny, który... A zaraz do tego przejdziemy. ...który jest to problem dosyć ciekawy, ale też intrygujący i ciągle wywołujący kontrowersje oczywiście. Dlatego też miałem obawy, czy się podejmować tak trudnego tematu i kontrowersyjnego na początku, ale je przełamałem. A poza tym Roman Zambrowski też nie tylko jako osoba jest jakby tutaj interesujący, ale chciałem też przez jego pryzmat tej postaci pokazać jakby szersze zjawisko, to znaczy tutaj elity komunistyczne w Polsce, to pokolenie działaczy Komunistycznej Partii Polskiej, jeszcze tak zwanych KPP-owców i to na dodatek pochodzenia żydowskiego. Ale ostatecznie no, jakby argumentem też za tym dla historyka było to, że po prostu dotarłem do ciekawych źródeł, które należałoby ujawnić i jakby przybliżyć czytelnikom ciekawych dokumentów, szczególnie z archiwum w Moskwie, co wtedy było możliwe, bo dzisiaj już one ponownie chyba są utajnione. A jakiego rodzaju to były dokumenty? To mnie pan zaintrygował. No, mam na myśli po prostu te teczki kominternowskie z archiwum Kominternu, osobowe komunistów, nie tylko Zambrowskiego, ale też innych, które widziałem, a które no, tak wcześniej jakoś nie były eksploatowane przez polskich historyków, a jak mówię, później chyba też już nie za bardzo ze względu na sytuację polityczną i różne ograniczenia w Rosji, jakie zapanowały. Ale te ograniczenia dotyczyły tylko polskich historyków, czy w ogóle całego obszaru badawczego? Myślę, że głównie polskich, znaczy wybranych krajów, może tak, bo wiem, że kolega z Czech, który pisał biografię Gustawa Husaka, miał dostęp do dokumentów takich, których, no, takiego rodzaju, którego polscy historycy nie dostają. O to było parę lat temu. Panie profesorze, w trakcie czytania książki ujawnia się cała postać, istotna jej rola w systemie władzy komunistycznej, no tej, która się instalowała z nadania Stalina po 1944 roku. Ale można powiedzieć, że taka mało znana, mało rozpoznawalna. Jakiś czas temu tutaj rozmawiałem z doktorem Spałkiem o Bermanie, no postać rozpoznawalna, budząca żywe emocje, niechęć, no przeróżne emocje, całą gamę emocji. A tutaj mamy taką postać, która była bardzo istotna. Jak się czyta pana książkę, dopiero widać jej ważność w procesie decyzyjnym, w całym układzie władzy komunistycznej, ale bardzo słaba znana. Z czego to wynika? Czy to była postać pana zdaniem tak bezbarwna, czy specjalnie tak głęboko ukryta? No myślę, że znaczy
Głęboko to wcale nie, no to jest przesada, że głęboko ukryta, ale ukryta i że to on sam raczej się skrywał, bo on nie Zambrowski na pewno nie chciał być jakąś postacią wielce medialną. Natomiast Polacy, co ciekawe, tak jak rozmawiam z ludźmi już teraz ze starszego pokolenia, to niektórzy dowiedzieli się o jego istnieniu w marcu 68 roku, czy nawet wielu, bo pojawił się wtedy, ale w kontekście tak zwanych wydarzeń marcowych, protestów studenckich i wtedy właśnie jakby wykorzystany przez propagandę tą antysemicką, ale to taki jak pewien rodzaj symbolu, natomiast jego właściwa rola to była we wcześniejszych latach oczywiście i wtedy no nie był jakoś tak eksponowany, bo jednak przybiło się to do świadomości, że był triumvirat Bierut, Berman, Mintz na przykład. Potem oczywiście był Gomułka, który też miał te powiedzmy no mniej lub bardziej znane postacie ze ścisłego kierownictwa, z jego otoczenia, takie jak Zenon Kliszko, czy marszałek Spychalski, który no, z racji bycia chociażby ministrem obrony narodowej musiał być rozpoznawalny i znany. A Roman Zambrowski pełnił raczej takie funkcje, które właśnie nie stawiały go formalnie w pierwszym szeregu. To był formalnie drugi szereg, nie taki głęboko bardzo ukryty, bo przecież no, jednak to były jakieś istotne funkcje też państwowe, typu wicemarszałek Sejmu czy członek Prezydium Krajowej Rady Narodowej, ale no i wszystkim członek biura politycznego, jeden z kilkunastu. Natomiast no jakby nie rozpoznawano tej jego roli rzeczywistej, która ustawiała go w pozycji u boku Bieruta, przynajmniej człowieka numer cztery po Bierucie, Bermanie i Mincu, a w niektórych momentach u boku powiedzmy Gomułki, to nawet człowieka numer dwa w Polsce. Panie profesorze, wspomniał pan już wcześniej o tym, co nazywano, co nazywa się, co pojawia się również w treściach natury publicystycznej, w takiej przede wszystkim to była taka powszechna ocena, opinia, zjawiska żydokomuny. Czym jest żydokomuna? No, chyba można by o tym bardzo długo mówić. Nie wiem, jak tu można podać definicję tego, co znaczy zależy od tego, jak na to spoglądamy, czy mówimy o potocznym jakimś pojęciu, czy o tym sensie opisowym, co się pod tym powinno kryć. Panie profesorze, interesowałby mnie aspekt opisowy, ponieważ jest pan osobą kolejną, gdzie w ramach cyklu Portrety rozmawiam o postaciach kluczowych dla tego aparatu władzy po 1944 roku. No, mówiliśmy tutaj o dwóch postaciach związanych tylko z aparatem bezpieczeństwa, a potem już z tym elementem władzy w komunistycznej. Za każdym razem są to osoby pochodzenia żydowskiego. Czy to jest przypadek? No, to myślę, że to nie jest przypadek, więc to zjawisko, można powiedzieć, w skrócie oznacza pewną nadreprezentację, tak, osób pochodzenia żydowskiego w ruchu komunistycznym w Polsce, ale szczególnie w kadrach kierowniczych, czyli w elitach komunistycznych, właśnie tych elitach, którymi się zajmuję, o których też w tej książce jako tło do biografii Zambrowskiego pisałem. I to jest oczywiście widoczne już w okresie międzywojennym, w samym jakby składzie członkowskim Komunistycznej Partii Polskiej, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i innych organizacji komunistycznych, różnych przybudówek. Po wojnie oczywiście ta liczebność jakby tak fizycznie to jest kwestia kilku tysięcy ludzi, ale chodzi głównie o to, że to już nie są masy członkowskie, tylko ludzie, którzy są na stanowiskach kierowniczych najczęściej, tak? I to jest ten główna kwestia. I oczywiście mówimy o tej nadreprezentacji w stosunku do procentu czy liczebności ludności żydowskiej w Polsce, który jest znany przed wojną, no to wynosił maksymalnie do 10%, jak wiemy, no a po wojnie to już w ogóle był bardzo mały ten odsetek, już w tak zwanej Polsce Ludowej. A jak się przyjrzymy samej nawet liczebności tych komunistów pochodzenia żydowskiego w elicie władzy, to jest oczywiście ona znacznie większa niż ten 1% chociażby. Natomiast problem polega właśnie na tym, że już przed wojną, w okresie II Rzeczypospolitej, mamy powiedzmy 25 do 30%. Czyli jakby 3 razy więcej niż społeczności żydowskiej w Polsce. Ich udział w
w ruchu komunistycznym, a gdy się spojrzy na ten aktyw kierowniczy, na zawodowych rewolucjonistów kierujących tą partią, to tam ten odsetek jeszcze bardziej wzrasta i to jest właśnie tutaj, może to się kryje pod tym pojęciem, ta kwestia ich znacznego udziału jakby w kadrze kierowniczej ruchu komunistycznego, partii komunistycznej, a po wojnie różnych instytucji aparatu władzy, tak to określę. A czy znamy powody zaangażowania osób pochodzenia żydowskiego, czy samych, po prostu mówiąc wprost, Żydów, ich akces do partii komunistycznej, czym się kierowali, że właśnie wybierali partię komunistyczną jako partię, która była, no, nie wiem, im najbliższa? Z czego to wynikało? Oczywiście te powody znamy głównie z ich własnych życiorysów czy wspomnień, tak, relacji, bo jednak sporo takich się zachowało, również i w przypadku Romana Zambrowskiego. Nie wszystkie są publikowane, wiele to są materiały, które leżą w archiwach, ale jak się im przyjrzy, to dokona analizy, to wychodzą z tego pewne wnioski. Zresztą o tym też pisał, polecam tutaj taką książkę Jeffa Szaca, Pokolenie, który po prostu przeprowadził też badania ankietowe wśród tych ludzi, tak, już będących wówczas na emigracji po 68 roku. Sam jest, był chyba migrantem marcowym. No i z tych relacji wynikają właśnie te powody, przy czym oczywiście mówimy to o tych specyficznych powodach, nazwijmy to żydowskich, bo też są takie przyczyny, które dotyczą wszystkich komunistów, niezależnie od pochodzenia, wspólne pewne cechy, ale kwestia jest, czy są jakieś specyficznie żydowskie i takie też można dostrzec. Poza tym to oczywiście to są splot różnych czynników i też chyba zależne od tego, bo tu trzeba by odróżnić dwie grupy komunistów, tych pochodzenia żydowskiego, tych zasymilowanych i tych mniej zasymilowanych do polskości. Od tego to oni się różnili między sobą również właśnie tą kwestią motywów, tak, często wstępowania do partii, bo też były tutaj na przykład poruszane takie, często taka teza, że to była czerwona asymilacja tak zwana, czyli w pewnym sensie chcieli wyjść z żydowskiego getta, jakby do społeczeństwa polskiego wejść, a ponieważ byli odrzucani, wedle tych relacji przez inne ugrupowania polskie, no to pozostawał im komunizm, co nie jest do końca prawdą. Być może w niektórych przypadkach może było to rzeczywistością, ale tak naprawdę to było przejście z getta do getta, bo partia komunistyczna też była nielegalna w Polsce w okres międzywojenny i w sumie to im jakby nie rozwiązywało problemów, a na przykład inną opcją, ugrupowaniem, które jednak przyjmowało też takich ludzi swoje szeregi, to była na przykład Polska Partia Socjalistyczna, więc osoby o poglądach lewicowych miały jednak wybór między PPS a KPP. Natomiast wydaje się, że bardziej tutaj często podnoszony jest motyw dyskryminacji, antysemityzmu, który no niewątpliwie się to było faktem. W wielu przypadkach to mogło skłaniać do tego wyboru ruchu komunistycznego, który z założenia był internacjonalistyczny, czyli jakby odrzucał te podziały narodowe, w związku z tym no, mogli tam właśnie spotkać się z tym brakiem dyskryminacji przede wszystkim i z brakiem polskiego nacjonalizmu, ale też, no, nie, też nie będzie to dotyczyć wszystkich komunistów i nie będzie to jedynym powodem, bo mamy przykład wspomnianego już dzisiaj Jakuba Bermana, który no jednak mimo swojego pochodzenia skończył studia prawnicze w Instytucie Warszawskim, pisał nawet doktorat, miał dobrą pracę w zasadzie, no, mógł funkcjonować w społeczeństwie, nie był tak odrzucony, można powiedzieć, a mimo to związał się z komunizmem, więc tutaj nie była przyczyna jakiejś nędzy, czy biedy, czy jakiejś takiej silnej dyskryminacji, tylko chyba jednak inne powody mogły też mieć znaczenie, czyli jednak ta atrakcyjność pewnej ideologii komunistycznej czy marksistowskiej, która części Żydów no, znajdowała po prostu poparcie czy zainteresowanie i tutaj na pierwszy plan chyba wybijał się ten właśnie internacjonalizm czy kosmopolityzm. To mogło odpowiadać wielu z nim, z tych ludzi, którzy z jednej strony
no właśnie mieli ten problem z tym, żeby zostać zaakceptowanymi może tak do końca w społeczeństwie polskim, a byli zasymilowani. Z drugiej strony nie chcieli już funkcjonować w tym tradycyjnym społeczeństwie żydowskim, bo dotyczy to osób, które zrywały z religią żydowską czy z tradycją żydowską i znajdowały się jakby pomiędzy. I wtedy ten internacjonalizm był takim chyba dla nich rozwiązaniem, że właśnie brak przywiązania do jakiejkolwiek tutaj narodowości czy ojczyzny. Ale były też powody bardziej, można by powiedzieć, takie związane z religią żydowską, bo jak mówimy o tych osobach mniej zasymilowanych, to też coś musiało być dla nich pociągające, albo w ogóle niezasymilowanych, tych osobach nie z kręgów jakichś inteligenckich, czy burżuazyjnych, bo z takich domów też wychodzili komuniści, ale po prostu z tak zwanej biedoty żydowskiej. To wtedy mogło tutaj być problem też mesjanizmu, który jest podnoszony, czyli ten komunizm jako taki substytut religii w tym wypadku. I proletariat, a w zasadzie partia komunistyczna jako mesjasz, który wyzwoli ludzkość, w tym wypadku też wyzwoli oczywiście i Żydów, tak jak wszystkich z tego ucisku, przyspieszy jakby no, nadejście tego, znaczy no właśnie, końca świata, powiedzmy, to jest, jak to o nich mówiono, czasem przyspieszacze końca świata, którzy chcieli widzieć już dłużej, nie chcieli czekać na Mesjasza, tego, powiedzmy, na którego Żydzi czekali, więc pozostawało im upatrywanie właśnie w ruchu komunistycznym tej możliwości wyzwolenia, można tak to określić. I także mamy tu kilka różnych czynników zależnych od stopnia asymilacji i na pewno dyskryminacja i antysemityzm, co jest najczęściej chyba podnoszone w literaturze, nie były jedynymi powodami, dla których Żydzi garnęli się do takiego ruchu w Polsce i nie tylko w Polsce. Przecież też podobnie możemy ich spotkać w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, czyli tu w ogóle w Europie Środkowej, gdzie można powiedzieć, że wszędzie były jakiś problem, może z antysemityzmem, ale nie wszędzie jednakowo duży, ale też można ich spotkać w partiach komunistycznych Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie już no, były inne warunki życia, tak, i funkcjonowania. A jaka była droga samego bohatera pana książki, Romana Zambrowskiego, do komunizmu? No, w jego wypadku to była raczej ta droga osoby, która była bardziej zasymilowana, bo tutaj co prawda był wnukiem rabina i w ogóle z rodu rabinackiego się wychodził. Pierwotnie z Łomży, potem w Warszawie mieszkała ta rodzina. Pierwotnie pewnie Zambrowa, bo nazwisko Zambrowski właśnie od tego pochodzi. Ale w zasadzie on, ponieważ ojca prawie nie znał, a matka była już osobą zasymilowaną i bardziej w takim, można powiedzieć, kulturze polskiej, już w młodości się bardziej z nią stykał niż z kulturą żydowską, i to był jeden z czynników na pewno tutaj, ale też jak on sam to określił w trzech punktach swoją drogę komunizmu. Pierwsze doświadczenia życiowe, bo rzeczywiście no, był bez ojca i lata I wojny światowej okazały się trudne. Tam w dzieciństwie po prostu zaznał też trudnych warunków życiowych i biedy. To jest jakby jeden problem. Drugi to literatura, czyli tak jak u wielu młodych ludzi, zetknięcie się właśnie z tą literaturą komunistyczną i uleganie tym urokowi, powiedzmy, tego, co przeczytają, tych idei, z którymi się spotkali. I po trzecie, jak to określił, młodość, jej siła, wyobraźnia, wiara i bezkompromisowość, czyli ten idealizm młodzieńczy, który powodował, że chciał po prostu naprawiać świat, tak, budować nową rzeczywistość. I ten radykalizm młodzieńczy, który był typowy dla wszystkich młodych ludzi, ale tak jak to też można spotkać w literaturze naukowej dotyczącej młodzieży żydowskiej, że jednak ona była bardziej taka może zaangażowana w różne ruchy polityczne i upolityczniona w tym okresie. Przy okazji radykalna, co się kierowało w różne strony, częściowo w stronę syjonizmu, częściowo w stronę komunizmu. Każdy z polskich komunistów, jak się studiuje ich biografię,
zwłaszcza z tego okresu jeszcze przedwojennego, można powiedzieć, przechodził taką trudną szkołę życia. To znaczy prędzej czy później stykał się z policyjną defensywą. Defensywa, przypomnijmy, zajmowała się inwigilacją, rozbijaniem w ogóle tych wszystkich organizacji komunistycznych, gdyż partia komunistyczna w Polsce przedwojennej była organizacją nielegalną. Jak tutaj kształtował się ten jego zręb takiego wojownika w partii komunistycznej? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że on został członkiem tego ruchu w bardzo młodym wieku, co oczywiście wtedy się zdarzało, bo można jeszcze podać kilka przykładów takich później. Roman Werfel między innymi. Tak, ale na przykład Eugeniusz Szyr. Natomiast czy Artur Starewicz, tego co pamiętam, to ludzie, którzy właśnie w wieku 15 lat zostają członkami organizacji młodzieżowych komunistycznych. Tutaj chodzi o Związek Młodzieży Komunistycznej w przypadku Zambrowskiego w latach 20. Są wciągnięci przez kolegów oczywiście najczęściej, znajomych. I wtedy, jak już się zaczyna działać, to można się szybko spotkać z konsekwencjami tej działalności, czyli właśnie z odpowiedzialnością przed wymiarem sprawiedliwości. I tak było też w przypadku Zambrowskiego, że bardzo szybko jednak jako ten, który roznosi bibułę czy rozprowadza ulotki i tak dalej się, bo na tym polegało to najczęściej w przypadku najmłodszych członków organizacji, do tego ich wykorzystywano. Jednak zostało w pewnym momencie przez policję namierzone jakby takie archiwum, które było organizacyjne, które było u niego w mieszkaniu przechowywane i dlatego trafił właśnie na Pawiak, czy to więzienie wówczas i do więzienia Mokotowskiego w ślad za tym znanego i wszystkim znalazł się wśród komunistów, w więzieniu znalazł się wśród komunistów, no starszych od siebie, już doświadczonych i to też jest ciekawe zjawisko właśnie, że cały ten system, można powiedzieć, karania, represji wobec młodych komunistów, to miał skutki odwrotne od zamierzonych, bo ci ludzie, którzy zostali ukarani czy posadzeni do aresztu, do więzienia, gdy spotkali tam innych komunistów, to w rozmowach z nimi czy jakby dalej podlegali tej agitacji, indoktrynacji komunistycznej przez współwięźniów i de facto jeszcze bardziej się umacniali w swoich przekonaniach tych nowych komunistycznych, a to więzienie Mokotowskie słusznie wielu komunistów nazwało komunistycznym uniwersytetem. Czyli można powiedzieć, że każdorazowo i w tym bardziej w przypadku Zambrowskiego tam taki był organizacyjny chrzest bojowy. Tak, tak, no na tym to polegało i później to już można powiedzieć, byli to zaprawieni komuniści, aktywiści, którzy zostawali też zawodowymi rewolucjonistami, tak zwanymi. W przypadku komunistów, w ogóle wszystkich, nie tylko sowieckich, ale także zagranicznych, jeśli tak można powiedzieć, chociaż sami komuniści byli oczywiście przecież internacjonalistami czy kosmopolitami, jak pan profesor wcześniej powiedział, no stosował jednak taką metodę raz po raz selekcji w postaci czystek. To również dotknęło działaczy Komunistycznej Partii Polskiej w 1937 roku. W jaki sposób Zambrowski, w ogóle to jego otoczenie, zapatrywało się na ten rodzaj rozgrywki z komunistami, jeśli chodzi o Józefa Stalina? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo oni, trudno powiedzieć, co oni naprawdę myśleli. Oni po latach próbują na różne sposoby tłumaczyć swoje ówczesne postępowanie czy swoje wątpliwości, ale z reguły no jednak po prostu większość ogromna no się temu podporządkowywała. Nagle się dowiadywali, że ich koledzy są jakimiś agentami, zdrajcami. Byli tym zdziwieni, ale przyjmowali to do wiadomości w tym sensie, że no partia ma zawsze rację. To było wiadomo, że tutaj wierność partii była ponad wszystko. Natomiast no Zambrowskiemu się to udało, bo on uniknął tego losu, chociaż wcześniej był w Moskwie w 1936 roku przesłuchiwany, swego rodzaju spowiedź komunisty przechodził, samokrytykę, wyjaśnienia, ale mimo wszystko jemu się to udało. To jest zresztą zadziwiające, nie do końca, tak do końca jasne też dlaczego. I
został odesłany do kraju, gdzie nadal działał, no a potem zresztą no, ocaleli głównie ci, którzy byli w kraju w więzieniach polskich w tym momencie. Nie mogli być wezwani do Moskwy, żeby tam, a tam przesłuchani odpowiednio i najczęściej jednak skazani. Mówię o tych aktywistach, działaczach komunistycznych już z kadry kierowniczej, a Zambrowski no, kierował właśnie Komunistycznym Związkiem Młodzieży Polski de facto w latach 30., więc pełnił odpowiedzialną funkcję i w zasadzie zaliczał się do tej grupy, która podlegała właśnie tej czystce głównej, ale zdołał przetrwać to. Znaczy miał szczęście, może tak bym powiedział. Panie profesorze, a jak pan profesor sobie tłumaczy taką, o której już też piszą inni historycy, nieufność Józefa Stalina do polskich komunistów, do polskiej partii komunistycznej? No w zasadzie to jest bardzo trudny temat i powiem szczerze, że ja nie do końca jestem pewien, które wytłumaczenie jest właściwe i co o tym myśleć, tak? No bo oficjalne wersje to są znane, że to było posądzenie jakby o prowokację POW, agenturę i takie powiązanie z polską policją, defensywą i większość w ten sposób, albo za różne odchylenia oczywiście, byli ścigani, skazywani, ale za tym stoi pytanie, dlaczego warto było akurat polską partię tak potraktować, bo trzeba pamiętać, że to był wyjątek. Żadna inna z inną partią nie postąpiono w ten sposób, w sensie, znaczy wszędzie były czystki, to jest oczywiste, ale w przypadku Komunistycznej Partii Polski było rozwiązanie tej partii. Przypomnijmy, na początku 1938 roku i to już jest wyjątek od reguły i to jest zastanawiające, po co to było potrzebne. Czy rzeczywiście, tak jak sugerują niektórzy, Stalin uwierzył w to przeżarcie polskiej partii przez tych prowokatorów i to, że jednak nie może... Przekonał się, że nie może na nich liczyć, że są nielojalni, czy jakieś inne przyczyny, no bo oczywiście technicznie można powiedzieć, że mógł sobie podjąć taką decyzję, że w takim razie zbuduje nową partię, no ale była kwestia, na kim ją zbuduje, trzeba było mieć te kadry, a to większość tych kadr wykończył, co rzeczywiście potem było w jakimś sensie problemem, no bo powiedzmy te kadry komunistyczne były osłabione przez to i było mniej ludzi do dyspozycji wtedy, kiedy już instalował władzę komunistyczną w Polsce. No ale może właśnie decydował, że zupełnie nowe kadry sobie wychowa, tych ludzi z drugiego szeregu wyciągnie, co zresztą stało się faktem, bo nie było innego wyboru. Trzeba było tych z drugiego szeregu awansować po prostu i postawić na czele Polskiej Partii Komunistycznej. Tak jak pan profesor już wspomniał wcześniej, w 1938 roku ulega likwidacji, rozwiązaniu Komunistyczna Partia Polski. We wrześniu 1939 roku, można powiedzieć, polscy komuniści są osieroceni. Troszeczkę kierując się intuicją, czy mówiąc takim językiem bardzo prostym, na czuja, kierują się w większości w kierunku wschodnim, zwłaszcza po wrześniu 1939 roku. Biorąc też pod uwagę, że znaczna część tych osób jest pochodzenia żydowskiego, no raczej nie chce się dostać w ręce niemieckie. Co dzieje się z Romanem Zambrowskim we wrześniu 1939 roku? No on był w specyficznej sytuacji, bo akurat w momencie wybuchu wojny siedział w tym miejscu odosobnienia, jak to oficjalnie zwano, czyli inaczej obozie w Berezie Kartuskiej, ponieważ tam trafił wiosną 1939 roku i w związku z tym, no to było na terenach, gdzie Armia Czerwona dosyć szybko dotarła, więc on nie musiał uciekać na wschód, tak jak wielu z nich, za Bóg, bo już tam się znajdował, na Polesiu jest Bereza Kartuska, przypomnę, i tam działo 18 września rano, czy w nocy załoga, jakby ta polska załoga obozu zbiegła i w zasadzie obudzili się uwięźniowie wolni, tak, i wychodzili jakby naprzeciw tylko Armii Czerwonej, która już nadciągała ze wschodu, a to było dosyć niedaleko, jak wiemy, więc o tyle, że on był o tyle przytomny, że zabrał swoją własną teczkę, jakby odnalazł swoje akta w archiwum tym obozowym i zabrał ze sobą, to wiemy i to się potwierdza, bo
bo jej nie ma w archiwum w Brześciu, gdzie są akta wszystkich tych więźniów Berezy aktualnie na Białorusi, tylko ta teczka się odnalazła w Moskwie. O. Panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, a czy to może być wynik, nie wiem, na przykład przeszkolenia agenturalnego, które mogli Sowieci dokonać właśnie w 1936 roku, jak on był w Moskwie? No, można tak przypuszczać, ale no nie ma to żadnych dowodów, że tam jakieś tego typu przeszkolenie przechodził. Ja myślę, że po prostu to jest wynik jego inteligencji i właśnie tego instynktu rewolucyjnego, że on już miał to, wiedział, że to jest ważne, no bo ale właśnie dzięki temu, że przeszedł wcześniej takie przesłuchania, pisał wyjaśnienia, sam przez pewien czas był w kierownictwie, zasiadał z ramienia polskiej partii komunistycznej w kierownictwie komunistycznej Międzylówki Młodzieży, czyli mniej więcej znał, jak działa komintern i biurokracja kominternowska, więc może z tego względu postanowił to zabrać, ale w tym wypadku nie dlatego, że go kompromitowały te akta, tylko wprost przeciwnie, te akta były dla niego podporą, bo pokazywały jego to, że w obliczu jakby represji ze strony polskich władz czy polskiej policji nie dał się złamać. I tutaj mógł się pochwalić tym swoim bohaterstwem akurat. A zresztą zaraz na początku wykazał się też swoim zaangażowaniem po stronie nowej władzy, bo pomagał grupie specjalnej czy operacyjnej NKWD właśnie też w przeglądaniu tych dokumentów w ogóle z Berezy i w przesłuchiwaniu polskich działaczy, różnych trockistów tak zwanych i innych odchyleń, tak, których też starali się komuniści od razu na początku wyłapać. Więc on służył w takiej roli w Baranowiczach, o tak zwanej zachodniej Białorusi wtedy. Co dzieje się przez okres wojny z Zambrowskim i kiedy pojawia się ten moment, kiedy on idzie do góry, kiedy jest no już świadomy tego, że będzie współtworzył nową Polskę komunistyczną według wyobrażeń właśnie komunistów, których formowano w Moskwie, raczej w okolicach Moskwy? No jego sytuacja była trudniejsza niż pewnej części już wcześniej wybranych czy zaufanych komunistów. Znaczy w ogóle wszyscy KPP-owcy mieli problem, no bo powiesz, partia była rozwiązana i w zasadzie byli traktowani nieufnie z urzędu przez władze komunistyczne, więc powierzano i, znaczy sowieckie, okupacyjne na tych terenach zachodniej Białorusi, Ukrainy, jak zwano, gdzie powierzano im raczej niskie funkcje i Zambrowski był przecież tą w tym czasie przed czerwcem 1941 roku inspektorem takim oświatowym, szkolnym, tychże Baranowiczach. Natomiast, ale był problem z tym, że oni chcieli przyjęcia do partii, do tej partii sowieckiej, bo czuli się komunistami, chcieli członkami partii, byli formalnie bezpartyjni i tutaj część z nich przyjęto, a innych nie. W przypadku Zambrowskiego była to kwestia różnych podejrzeń, oskarżeń przez towarzyszy innych i w związku z tym on nie został wtedy przyjęty do WKPB, a tu wybuchła wojna, w sensie Niemcy napadli na Związek Sowiecki, Trzecia Rzesza napadła i w związku z tym trzeba było się ewakuować w głąb tego związku. I tak jak większość wtedy jeszcze tych polskich komunistów znalazł się po prostu gdzieś na głębokich tyłach, gdzie oni wszyscy no, musieli pracować po prostu. Tak trafił akurat nie do pracy fizycznej szczęśliwie, tylko do jakiegoś kołchozu w stepie, sowchozu w stepie, daleko za Wołgą, ale jako nauczyciel w szkole, więc a potem nawet dyrektor tej szkoły wiejskiej. Natomiast no, była już wtedy grupa działaczy wybranych polskich komunistów, którzy na przykład kilku w strukturach kominternu funkcjonowało albo byli wyselekcjonowani do szkoły kominternu, tak jak właśnie Jakub Berman był tam szefem polskiej grupy w tej szkole kominternu, Leon Kasman był takim instruktorem do spraw polskich w aparacie kominternu, inni służyli w polskiej radiostacji imienia Kościuszki, czy nawet jak oficerowie polityczni w Armii Czerwonej, ale to były wyjątki, natomiast Zambrowski znalazł się w grupie, której mimo że pisał prośby o to, żeby go wykorzystać w jakiejś działalności, pracy, był nawet w pewnym momencie gotów do kraju być zrzuconym i tam gdzieś działać w konspiracji pod okupacją niemiecką, ale zainteresowano się nim dopiero wiosną 1943 roku, wtedy, kiedy tworzono już struktury, no w tym wypadku powstawała już pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i potrzebni byli oficerowie
wtedy tak zwani oświatowi, a w praktyce oficerowie polityczni. I to jest ten początek u niego i też u innych kariery, kiedy już wiadomo, że już liczą, już praktycznie są pewni, bo to jest po Stalingradzie, że wojna jest wygrana, więc że wrócimy do kraju w nowej roli. I ta nowa rola to przede wszystkim rola oficera politycznego, aż do września. Kto go wyłuskał z tej całej grupy komunistów? Jaka tutaj była rola na przykład Jakuba Bermana? No myślę, że tutaj Bermana to trudno powiedzieć właśnie, czy Bermana, bo on trafił do jako politruk jeden z wielu, przecież się nie wyróżniał na początku i tą karierę najpierw robił w aparacie politycznym, awansując od tam zastępcy dowódcy batalionu aż do szefa zarządu politycznego całej pierwszej armii, tak, Wojska Polskiego. I tutaj wydaje się, że można tylko przypuszczać, że za tą karierą stali ci jednak ci ludzie, którzy go znali z wojska właśnie. Z tego wojska Armii Polskiej na tutaj w Związku Sowieckim, czyli być może Aleksander Zawadzki, bo on był tym przecież tutaj szefem tego aparatu politycznego, zastępcą dowódcy armii od początku, ale też tak jak ze wspomnień Ząbrowskiego wynika, pewnie pewną rolę odegrał Hilary Minc, którym też na początku był z nim razem w tym wojsku, a potem już pełnił inne funkcje, ale bardzo odpowiedzialne, jak wiemy, więc ja bym w tych dwóch osobach bardziej upatrywał, tych, którzy dostrzegli jego talenty i podsunęli go Gomułce, który go przecież nie znał zupełnie. I tak we wrześniu 1944 roku trafił do Lublina, już do Komitetu Centralnego PPR, który wtedy tutaj urzędował. A czym się wyróżnił, czy czym pozyskał zaufanie tych najwyższych towarzyszy partyjnych? No, on się wyróżniał na pewno swoimi zdolnościami organizacyjnymi, to jest jakby, wszyscy to podkreślają, a więc po prostu był bardzo sprawny w zarządzaniu tym aparatem partyjnym. Od początku jest w zasadzie takim kluczowym aparatczykiem, najpierw kieruje Wydziałem Organizacyjnym KC, zaraz potem Sekretariatem KC jako sekretarz w KC PPR, a potem PZPR, to główna jego rola to jest, są struktury aparatu, całość w terenie, którą nadzoruje i centralnego i też polityka kadrowa, no bo to się z tym wiązało ściśle. To są jakby główne kierunki, na których w początku był najbardziej wykorzystywany i najwięcej, można powiedzieć, przyniósł tutaj korzyści dla władzy ludowej i chyba to było to, plus oczywiście postawa odpowiednia, tak jak to wszystkich dostrzegano, że to musiała być odpowiednia postawa ideologiczna, tak, tutaj jego czujność rewolucyjna i tak dalej, to wszystko jakby spełniał te warunki podstawowe, bym powiedział, które były tutaj istotne. A no właśnie, tutaj wracam do tego pierwszej kwestii poruszonej w moim pierwszym pytaniu do pana profesora, bo to też mnie przy lekturze pana książki uderzyło. Dlaczego pytałem o to, czy był szarą eminencją, gdyż faktycznie ta jego rola, takiego można powiedzieć partyjnego, kadrowego, była szalenie istotna. Ale tu rodzi się drugie pytanie. Na ile to była rola samodzielna, a na ile inspirowana, to znaczy gdzie pojawiał się, czy pan profesor dotarł, ten element wskazówek, że pewne rzeczy mu sugerowano, co do, nie wiem, rekrutacji określonych osób, określonych kadr, a na ile on był w tej swojej pracy właśnie samodzielny? Nie no, oczywiście, no nie mógł tutaj sam podejmować decyzji, bo miał nad sobą zawsze tego szefa, czyli pierwszego sekretarza partii, tak, na początku sekretarza generalnego PPR, czyli Gomułkę, bo mówimy o jeszcze latach 40., to był ten pierwszy okres, kiedy on był taką prawą ręką Gomułki, jak wspominają inni działacze. I na pewno tutaj to nie jest tak, że oczywiście on sam wszystkie kadry dobierał, bo mamy tą rolę Gomułki, rolę innych. Każdy podsuwał jakichś swoich kandydatów, a do tego na przykład jeszcze w tym okresie taka ciekawostka, inna szara eminencja, która jest bardziej szara, już tak naprawdę szara, w sensie nie pełniąca żadnej funkcji eksponowanej, czyli Zofia Gomułkowa, która w tym czasie też pracuje w wydziale personalnym KC i właśnie zajmuje się tym kierowaniem jakby komunistów, szczególnie tych komunistów żydowskich na różne stanowiska, czy proponowaniem ich różnych funkcji nowych, więc
tych osób jest kilka, które tutaj współdziałają ze sobą, no, więc można powiedzieć, że ta Zofia pomagała tutaj jakby Gomułce i Zambrowskiemu, tak, tym dwóm głównym szefom partii w doborze kadrowym. Czy oczywiście tu się powstaje pytanie, czy Sowieci coś podpowiadali? No przede wszystkim były sowieckie opinie i one po prostu były czytane, tak, o tych ludziach, podsyłane, więc poproszono o te opinie i one jakby z archiwum Kominternu takie bardziej tylko wyciągi docierały, które mogły, pokazywały, co ci, jak byli oni oceniani w Moskwie. I to na pewno miało znaczenie w każdym przypadku. Pan zresztą dotarł do bardzo ciekawych ankiet partyjnych. Tak, no w tych dokumentach, których wspominałem, kominternowskich, się znajdowały właśnie te opinie, tak, takie pisane przez pracowników Kominternu, czy przez po prostu innych komunistów, bo to zbierano różnego rodzaju donosy, opinie od towarzyszy, że tak powiem, polskich. Część z tego jednak docierała do Polski, nawet jest w polskich dokumentach, tutaj w teczkach personalnych, jako odpisy przesłane w jakiś sposób, tłumaczenia i tak dalej, ale tam na przykład no, zrobiono sobie taki przewodnik po działaczach Polski w 1946 roku, gdzie o każdym jakąś tam opinię wyrażono i to można się z tymi opiniami było zapoznać. Panie profesorze, co dzieje się z Zambrowskim w tym okresie od, można powiedzieć, 1947-1948 roku, także tak, rozpoczęcia rozprawy z Władysławem Gomułką do śmierci Stalina? No on wszystkim odegrał sporą rolę w tej rozprawie. Wcześniej był bliskim współpracownikiem, a tutaj zdecydowanie zmienił front, stanął po stronie tej grupy atakującej Gomułkę, czyli Bieruta i jego otoczenia, więc w czasie rozliczania odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego tutaj stał w jednym szeregu. Co prawda miał tam być może pewne wahania w niektórych momentach, ale szybko je przełamał. Wiadomo, była jakaś mądrość etapu, dlatego znalazł się w kierownictwie bierutowskim na też dosyć silnej pozycji, bo nadal zajmował się tym aparatem partyjnym przede wszystkim. Nadal też zajmował się, co warto podkreślić, nadzorem nad partiami satelickimi, Stronnictwem Demokratycznym, Stronnictwem Ludowym, potem Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. To też była ważna rola. On jakby nadzorował te partie przez, no w przypadku Stronnictwa Demokratycznego, przez dobrych znajomych, którzy kierowali, generalnie przez wtyczki komunistyczne w tych partiach. To jest inny ciekawy temat. Ale też no po prostu znalazł się w gronie tych kilku sekretarzy, jako ten numer cztery po tak formalnie przynajmniej, po Bierucie, Bermanie, Mincu, to potem był Zambrowski, jeśli chodzi o zakres kompetencji, jakie posiadał w latach 48-50, powiedzmy, czy nawet jeszcze no, do 52, czy tak jak pan powiedział, no, do śmierci Stalina w uproszczeniu, można powiedzieć. No i jeszcze dostał, ciągle jeszcze odpowiadał za komisję specjalną do walki z nadużyciami i szkolnictwem gospodarczym, o czym tu nie powiedzieliśmy, a to też ciekawa organ władzy, który od początku do końca kierował Zambrowski jako organ represji takich pozasądowych i no i wreszcie zajął się też kolektywizacją wsi i rolnictwa. To jest o tyle ciekawe, że on oczywiście nigdy z wsią nie miał nic wspólnego, pochodził z miasta, więc kompletnie wsi nie znał, ale to też ja tutaj przypuszczam, że właśnie dlatego został skierowany na ten odcinek, żeby nie mieć żadnych tutaj sentymentów i oporów i dlatego, że był święcie przekonany, tak go wyszkolono jeszcze wcześniej w szkole, Międzynarodowej Szkole Leninowskiej, o czym nie powiedziałem, którą w latach 29-31 ukończył w Moskwie, a co też miało duże znaczenie dla jego kariery, myślę, też od strony takiego właśnie przeszkolenia tego moskiewskiego, indoktrynacji odpowiedniej. I tam mu wpojono, że oczywiście kolektywizacja jest czymś dobrym i wspaniałym i zawsze będzie lepsza od gospodarki indywidualnej na wsi. I on chyba do końca już w to wierzył. I tak to trwało aż do tej rzeczywiście śmierci Stalina, kiedy zaczęło się jednak, tuż przed śmiercią jeszcze Stalina zaczął się ten okres takich nacisków o charakterze antysemickim, żeby dokonywać nowej czystki w partii.
No, sam Jakub Berman w pewnym momencie poczuł się i czuł się bardzo mocno zagrożony. Ząbrowskiego też utożsamia się z frakcją, ze sporem między Natolińczykami a Puławianami. Czy faktycznie on był takim nieformalnym przywódcą Puławian, czyli tych działaczy komunistycznych, którzy no, byli pochodzenia żydowskiego, którzy w jakiś taki znaczący sposób no, czuli się dotknięci zarzutami części działaczy partyjnych o tym, że oni odpowiadają właśnie za stalinizm, za liczne zbrodnie sądowe, liczne zbrodnie więzienne. Jak pan profesor to tłumaczy? No, ja jestem przekonany, co zresztą staram się udowodnić w tej książce, że on był przywódcą tej frakcji, to takim niekwestionowanym, przy czym to też jest bardziej skomplikowany problem, bo to nie była jakby struktura zorganizowana, która sobie wybrała wodza, jakichś sekretarzy, zastępców, wszystko było ciałem, była grupa nieformalna, więc funkcjonowało to na innych zasadach, ale i można powiedzieć, składała się tak naprawdę z kilku grup, ale ta zasadnicza grupa, czyli właśnie tych ludzi zasiadających w kadrze kierowniczej aparatu partyjnego, częściowo aparatu bezpieczeństwa i innych struktur władzy pochodzenia żydowskiego, no to jest ta grupa właściwa, którą właśnie Ząbrowski na pewno kierował, był ich przywódcą, co się pokazało już zaraz po śmierci Bieruta na plenum KC, kiedy właśnie wybierano Ochaba, nowe władze, przyjechał Chruszczow i tam doszło do takiej dyskusji, rozgrywki wokół wyboru Ząbrowskiego do sekretariatu KC, gdzie wielu ludzi się za nim wstawiało, bo tych członków jakby tej frakcji już wtedy się ujawniła ona. Natomiast były jeszcze grupy współpracujące. On właśnie dzięki tej współpracy z innymi sojusznikami mógł zdobyć taką silną pozycję, dzięki temu, że miał też dobre relacje z byłymi socjalistami, PPS-owcami, z Józefem Cyrankiewiczem i innymi i z tak zwaną grupą młodych sekretarzy, którzy nie byli pochodzenia żydowskiego, ale wtedy w partii odgrywali dużą rolę, jak właśnie Jerzy Morawski czy Władysław Matwin, którzy się wybili, to ci ludzie z młodszego nieco pokolenia KPP-owców, a oni odgrywali czołową rolę w tym ruchu reformatorskim w 1956 roku. I w ten sposób no, uzyskał taką dosyć silną pozycję i wpływ na Ochaba, który był pierwszym sekretarzem wówczas. Chociaż sam na pierwszego sekretarza nie mógł startować, miał taką świadomość, bo to też wokół tego były różne plotki, że on chciałby być w ogóle przywódcą partii, ale miał, to jest pewne, świadomość, że nie może nim być właśnie ze względu na swoje pochodzenie i w związku z tym raczej chciał odgrywać taką rolę bardziej szarej eminencji czy człowieka numer dwa, który gdzieś tam jest schowany za innym. I w pewnym momencie okazało się, że takim przywódcą może być tylko Gomułka, tylko on może opanować sytuację w kraju i dopiero wtedy Ząbrowski się przekonał, że trzeba poprzeć Gomułkę. I też za jego sprawą i poparciem Gomułka do władzy wrócił. Znaczy między innymi za jego poparciem oczywiście. Panie profesorze, a co w tej karierze partyjnej zadecydowało? Znaczy, który moment był przełomowy, jeśli chodzi o krach kariery partyjnej Romana Ząbrowskiego? Gdzie można wyznaczyć ten jego koniec? No, ten koniec to był w sumie trochę taki rozciągnięty w czasie, bo jeśli chodzi o upadek pozycji i znaczenia, no to nastąpił on tak dosyć szybko, bo znaczy najpierw wielki wzlot po 56, kiedy u boku Gomułki znowu był takim sekretarzem organizacyjnym, czyli drugim sekretarzem de facto w partii, ale to trwa do początku roku 60 powiedzmy i wtedy następują przesunięcia w samym kierownictwie, w biurze politycznym Gomułka opiera się na innych ludziach, właśnie wprowadza tam Ryszarda Strzeleckiego, Zenona Kliszkę, daje mu więcej kompetencji jako sekretarzowi KC i politykę kadrową odbiera Ząbrowskiemu. Ta pozycja słabnie i to wynika po prostu z polityki, myślę, samego Gomułki, który na początku po październiku 56 oparł się na tych Puławianach, bo nie za bardzo miał inne wyjście, oni mu pomogli wrócić do władzy. A potem stopniowo jakby przechodził w inną stronę i zaczął równoważyć te skrzydła w partii tego polityka, takiego równoważenia i bardziej się opierać na tych konkurentach, czyli na Tolińczykach. W efekcie no, słaba pozycja Ząbrowskiego, to jakby był równoległy proces i trwał kilka lat.
A na początku lat 60. zaczęli go atakować już nowi, znaczy nowa frakcja, czyli partyzanci tak zwani, tak, z kręgu Mieczysława Moczara, którzy byli powiązani oczywiście z tymi starymi Natolińczykami, więc ten atak szedł już przynajmniej z dwóch stron. Do tego był jeszcze Edward Gierek z Grupą Śląską, którą budował i też już na początku lat 60. miał ambicje i wiemy to z dokumentów, z rozmów Gierka z Sowietami, jak bardzo krytykował Zambrowskiego i atakował go po prostu też, przynajmniej w tych rozmowach, więc też był przeciwko niemu nastawiony. A to ciekawe, bo właśnie u podstaw w ogóle kariery Gierka, o którym się ostatnio dużo mówi w związku z filmem, to stał właśnie Zambrowski, bo to Zambrowski go moim zdaniem odkrył i pomógł mu awansować jeszcze na początku lat 50. Dostrzegł jego jakby talenty i możliwości. A potem oczywiście Gierek zwalczał Zambrowskiego znowuż i tak to się układa oczywiście w polityce często. Efekt był taki, że w 63 roku Zambrowski już tak osłabiony, jakby pozbawiony wpływów, doszedł do wniosku, że sam odejdzie i złożył tą rezygnację. Odbył rozmowę podobno burzliwą z Gomułką, gdzie mu wygarnął różne rzeczy, swoje pretensje i został wyrzucony z kierownictwa partii. Trafił na boczny tor, tak jak to często wtedy było, na takie stanowisko synekurę wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. To tak jak potem usunięty przez, przepraszam, otoczenie Edwarda Gierka, to spotkała potem towarzysza Mieczysława Moczara. I tu stawiamy kropkę, nie dlatego, że ta historia nie ma końca. Ta historia ma oczywiście swój koniec. Zresztą z drugiej strony żadna historia nie ma końca, można powiedzieć. Ja odsyłam, proszę Państwa, do książki pana profesora. Książka najeżona wieloma istotnymi faktami, oparta na bardzo ciekawej kwerendzie, na bardzo ciekawych dokumentach. Tą książkę, ona nie jest może łatwa w lekturze ze względu na fakt, że jest właśnie bardzo szczegółowa, bardzo drobiazgowa, ale przez to bardzo rzetelna historycznie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Mirosław Szumiło, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, autor tej książki o Romanie Zambrowskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo.